Drodzy bracia i siostry, wszyscy tak licznie przybyli tutaj pielgrzymi, czciciele świętego Maksymiliana Marii Kolbego i wy wszyscy, którzy idziecie różnymi drogami jego franciszkańskiego charyzmatu. Stoimy przy eucharystycznym stole obok celi więziennej, w której w lecie 1941 roku konał z głodu za współbrata więźnia katolicki kapłan ojciec Maksymilian, ostatecznie uśmiercony zastrzykiem fenolu 14 sierpnia w Wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, a więc uroczystości, która jest świętem dojrzałości, że tak powiem, polskiej ziemi. W tym dniu błogosławi się pełne kłosy zbóż, zebrane z pól, owoce zerwane z drzew w ogrodach i sadach i kwiaty ozdabiające naszą ziemię. I jest to wyjątkowy dzień w polskiej tradycji. Ale dzisiaj, moi drodzy, w tym szczególnym dniu nie myślimy tyle o dojrzewających na naszej ziemi zbożach i owocach, ale przede wszystkim o tym, co dojrzewało tutaj, w tym strasznym miejscu przed 70 laty, w myślach i sumieniu ojca Maksymiliana. I dziś z tej naszej polskiej ziemi powinniśmy zebrać ten owoc dojrzały, oddany niebu, na który patrzą wieki minione i który zarazem otwiera przyszłość. W owocu tym rozpoznajemy dzieje pokoleń, świadectwo, jakie pozostawiły wnukom i prawnukom. Jeżeli dzieje narodów tłumaczy się również wkładem świętych, których wydały, to dziejów Polski w XX stuleciu nie można będzie zrozumieć bez postaci ojca Maksymiliana, męczennika z Oświęcimia. Mówił w dniu jego kanonizacji 11 października 1982 roku błogosławiony Jan Paweł II. I dzisiaj po latach od tej tragedii, jednej z milionów, jakie rozegrały się w Auschwitz-Birkenau oraz innych niezliczonych obozach i łagrach, nie możemy nie zapytać o jej przyczyny. Pytamy więc, ale przecież wszyscy wiemy, że przyczyna ta tkwi w odrzuceniu Boga, co pociągnęło za sobą odrzucenie prawdy o człowieku oraz podstawowego przykazania boskiego – nie zabijaj. To właśnie zrodziło pogardę dla człowieka, jego godności i praw, dało przyzwolenie – gardź i nienawidź, zabijaj, morduj, nieś zagładę. I to było przyczyną potwornej hekatomby, jaka dokonała się w tym miejscu i tylu innych. Powód naznaczenia naszej cywilizacji piętnem niewyobrażalnej zbrodni, odhumanizowania świata, uczynienia z tego, co stworzył Bóg, na chwałę swoją i dla szczęścia człowieka, piekła pod władzą szatana. Pamiętamy, moi drodzy, słowa Jezusa, to przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. I dalej nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś daje życie swoje za przyjaciół swoich. To jest najgłębsza prawda człowieka.
I o tę prawdę upomniał się w obozie śmierci święty Maksymilian o pełną prawdę o człowieku objawioną przez Boga, a później potwierdzoną przez Chrystusa, i prawdę tę zaświadczył życiem oddanym za brata, w czym sposób szczególny upodobnił się do Chrystusa umierającego na krzyżu. Święty Maksymilian nie umarł, ale oddał życie za brata, mówił podczas kanonizacji błogosławiony Jan Paweł II. Ogromnie się cieszę, że naszej uroczystości i modlitwą przewodniczy Jego Eminencja ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, nasz metropolita, któremu podobnie jak błogosławionemu Janowi Pawłowi II, to uświęcone przez świętego Maksymiliana miejsce od wielu lat jest tak bliskie i drogie. Serca dziękuję Ci, księże kardynale, za tę bliskość i obecność. I razem z księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem i księdzem kardynałem Franciszkiem Macharskim, z arcybiskupem Damianem Zimoniem z Katowic, księdzem biskupem Wiktorem Skworcem Tarnowa i biskupem Janem Zającem, witam serdecznie naszych drogich gości z zagranicy. Jakżeż miło, że jest z nami ksiądz arcybiskup Bambergu Ludwik Szyk i liczni biskupi franciszkanie, ksiądz biskup Jerzy Maculewicz z Uzbekistanu, ksiądz biskup Stanisław Dowlaszewicz i biskup Antoni Rejman z Boliwii, biskup Jan Wilk z Brazylii. I w takim samym duchu witam ojca Marko Taska, generała zakonu braci mniejszych konwentualnych wraz z zarządem generalnym z Rzymu, i ojca Jamesa McCurry i ojca Patryka Grinoya, prowincjałów franciszkanów ze Stanów Zjednoczonych, i ojca Milasza Kosa, prowincjała ze Słowenii, ojca Leo Beka, prowincjała z Niemiec, i naszych prowincjałów z Gdańska, Krakowa, Warszawy i Wrocławia. Witam gorąco Rafaela Aguzzoni, prezesa Międzynarodowego Rycerstwa Niepokalanej w Rzymie wraz z zarządem generalnym Milicji Niepokalanej, i ojca Ryszarda Żubera z Niepokalanowa, prezesa Rycerstwa Niepokalanej w Polsce, i wszystkich członków i członkinie tego wspaniałego środowiska czcicieli Przenajświętszej Matki Niepokalanej na wzór świętego Maksymiliana Maria Kolbe. Drodzy bracia i siostry, witam siostry misjonarki świętego Maksymiliana Marii Kolbego z Harmensz, całą rodzinę franciszkańską, wszystkie osoby duchowne, kapłanów, licznie obecne tu siostry zakonne. Pozdrawiam serdecznie i witam naszych parlamentarzystów, senatorów i posłów, przedstawicieli władz wszystkich szczebli centralnych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, prezydenta miasta Oświęcim, pana Janusza Chwirut, wicestarostę powiatu oświęcimskiego, pana Andrzeja Starzec. Witam także tych, którzy troszczą się o ten właśnie to muzeum
które przypomina to wszystko, co tutaj się działo, a więc dyrektora jego. I moi drodzy, każdą i każdego z was, pielgrzymi z bliska i z daleka, wszystkie poczty sztandarowe, wy, którzy odróżniacie się swoimi strojami regionalnymi i które są wyrazem waszego powołania w trosce o dobro człowieka. Tych, którzy troszczą się, by zabezpieczyć naszą pielgrzymkę na to miejsce i tych, którzy troszczą się o zdrowie, życzę im, by nikomu nie trzeba było udzielać dzisiaj pomocy. A razem z wami wszystkimi, trudno jest wymienić wszystkich, zresztą patrzymy na siebie, bo jesteśmy razem na tej modlitwie uroczystej, więc razem z wami wszystkimi, siostry i bracia, patrzę z miłością i szacunkiem na byłych więźniów tego straszliwego obozu Koncentrationslager Auschwitz-Birkenau. Cieszymy się, że przeżyli i są świadkami tego horroru, cierpienia, śmierci, ale i zwycięstwa. Życzymy im dobrego samopoczucia, jak najdłuższego życia i dobrych owoców ich świadectwa we współczesnym świecie. Liebe Gäste aus Deutschland, sehr geehrter Herr Erzbischof Schick, liebe Gäste des Maximilian Kolbe Werkes und der Maximilian Kolbe Stiftung, liebe Freunde des heiligen Pater Maximilian Maria Kolbe, heute feiern wir wieder der Gedenktag des Todes von Maximilian Kolbe am 14. August 1941 im deutschen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau hier auf dieser Erde von Oświęcim. Für uns Christen ist das nicht nur ein tragischer Tod, es ist auch die Vollendung eines Weges der Liebe und der Treue zu Gott und zu den Menschen. Vielen Dank für Ihr Kommen und das gemeinsame Gebet, das an diesem Ort und dieser Tag hat eine besondere Bedeutung. An this special day, when we commemorate Saint Maximilian Maria Kolbe and his painful death, which took place 70 years ago here in cell, called by the prisoners the death block, I would like to welcome and greet all the Gustes from all over the world. Dear brothers and sisters, you came here to celebrate the martyrdom of Saint Maximilian Maria Kolbe, but also pay tribute to all victims of cruel Nazism. In this German concentration and extermination camp, the Third Reich authorities strove to annihilate and ultimately destroy the entire Jewish nation to eliminate them from the nations of the earth, where the many people killed in this place, such as Poles,
Gypsies, Russians, Englishmen, Italians, Bulgarians, and the citizens of many other countries of the world. In this place of terrible ordeal, which brought death to hundreds of thousands of innocent people, we pray today to God through the intercession of Saint Maximilian for love, justice, freedom, and peace for the world. May the memory of the past stand up to evil and make love triumph. May God save us all from the war. Drodzy bracia i siostry, módlmy się, aby złączyła nas miłość do Chrystusa i Jego Matki, Królowej Wziętej, w niebo wziętej, do świętego Maksymiliana, świętej Teresy, Benedykty od Krzyża, Edyty Stein, wszystkich męczenników błogosławionych, oświęcimskich i błogosławionego Jana Pawła II. Niech ta miłość stanie się naszym umocnieniem na drogach apostolskiej służby Kościołowi na początku trzeciego tysiąclecia. Witam was jeszcze raz serdecznie, dziękuję i życzę nam wszystkim tu obecnym, wszystkim naszym bliskim i całemu Kościołowi obfitych owoców naszej pielgrzymki, naszej modlitwy, naszej czci świętego Maksymiliana Marii Kolbego, pamięci o tym, co za nami i otwarcia się w Bogu na to wszystko, co przed nami. Szczęść wam Boże.